więcej. A posiadamy wszystkie dostępne na europejskim rynku modele czynników. Czynniki różnią się w zależności od modelu. Na tutaj może zaprezentuję jeden z czynników, a jest to najnowszy najbardziej zaawansowany. Bardzo prosty sposób można uczytywać tutaj pliki PDF, JPG, MMC, ale mamy to na sobie umożliwia zmianę wielkości czcionki na przykład. Możemy zmienić czcionkę na przykład bardzo dużo. Bez utraty jakości obrazu. Najważniejszą zaletą tych urządzeń jest to, że urządzenia te nie męczą wzroku. Ekran nie świeci, nie odświeża się, czyli nie miga. A z dodatkową zaletą tego jest to, że bardzo długo wytrzymują baterie. Urządzenia te wytrzymują mniej więcej 8000 odświeżeń, czyli umożliwiają przeczytanie tak po prostu. Aż punkt świetlania nie pobiera energii. Pobiera energię tylko w czasie odświeżania strony, odwracania strony, odpowiednika odwracania strony w tradycyjnej książce. Przypuszczalnie wielkość sprzedaży czytników samych musi na dystrybutorach czy na wydawcach umieszczania kontentu na te urządzenia. Już w tej chwili obserwujemy, że zarówno sprzedaż rośnie, jak i zainteresowanie wydawców tym segmentem rynku również. Nasza firma w dystrybucji czytników oferuje również możliwość wykonywania zabezpieczeń za pomocą ładowania serwera, ale umożliwiamy również, dysponujemy również platformą, którą dystrybuujemy do treści MediaDump.pl. Natomiast wydawca nie jest ograniczony do dystrybuowania tych treści za pomocą naszego portalu. Może również dokonywać dystrybucji za pośrednictwem swojego portalu, biorąc od nas jak tylko zdecydowani w stosunku do sytuacji sprzed 3 lat, więc kiedy wchodziliśmy na rynek, to o wiele większe zainteresowanie zarówno użytkowników, czyli sprzedaż tych urządzeń znacząco wzrasta, jak i zainteresowanie wydawców, też jest dużo większe. Ceny urządzeń w tej chwili wahają się od 790 zł do około 6000 za największy 10-calowy czytnik. Natomiast ten czytnik konkretny w cenie około 2000 zł, 8-calowy wyświetlacz. Natomiast ceny czytników z roku na rok znacząco spadają. Najtańszy czytnik w tej chwili to jest czytnik polskiej produkcji firmy Wecia. Występuje w 3 odmianach, jedna z nich kosztuje 790 zł. I jakie ma na przykład podstawowe funkcje? Oferuje dokładnie te same funkcje, które oferują wszystkie czytniki, za wyjątkiem możliwości robienia notatek. Można zmienić wyświetlanie tekstu, czyli wielkość czcionki, można zmienić format czcionki. Ciekawą funkcją dysponuje w czyli umożliwia czytanie PDF większym niż wielkość wyświetlacza. Stosowują automatycznie wielkość wyświetlacza. Umożliwia również odtwarzanie plików MP3. Czy wszystko już powiedziałem?